Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się Państwo przyjść na to spotkanie. To są dosyć wyjątkowe okoliczności. Tak ja je odczuwam przynajmniej i te takie pandemiczne spotkania jeszcze nie weszły mi w krew. I cały czas gdzieś czuję, że to nie jest jakaś taka rzeczywistość, do której przywykłam. Jakieś bardzo, bardzo by było fajnie, gdybyśmy mogli spotkać się w innych okolicznościach, ale no, robimy co możemy. Biennale Warszawa umożliwiło nam takie spotkanie, więc ja też jestem za to wdzięczna. Przygotowałam tekst swojego wystąpienia, bo podczas pracy nad projektem dużo rzeczy się gdzieś tam zmieniało. Temat jest dosyć złożony i chciałabym po prostu powiedzieć o wszystkim, co gdzieś tam jest dla mnie ważne, więc po prostu go przeczytam i to będzie pierwsza część naszego spotkania, a później połączymy się z Michałem Dąbrowskim, który opowie o jak z jego perspektywy wyglądała praca nad Zakopanym Słońcem. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o projekcie Zakopane Słońce. Jest to opowieść multimedialna, na którą składa się film, słuchowisko i strona internetowa dotycząca energii, a konkretnie kultur energii i transformacji energetycznych. O Zakopanym Słońcu myśleliśmy wspólnie z Michałem Dąbrowskim jako o wystawie. Takie były początki tego projektu. Jednak pandemia pokrzyżowała nam plany. Kiedy w marcu tego roku rozmawialiśmy o projekcie z zespołem Biennale Warszawa, nie wiedzieliśmy, jak będą wyglądały kolejne miesiące, kiedy zostaną otwarte instytucje kultury, jak będziemy funkcjonować, czy będziemy chcieli chodzić na wystawy. Zdecydowaliśmy się na format online, myśląc o tym, że być może w przyszłości będzie możliwe pokazanie Zakopanego Słońca w wersji offline. Decyzja zrealizowania opowieści multimedialnej, a nie wystawy, pociągnęła za sobą określone konsekwencje. Nie byliśmy już ograniczeni do konkretnej przestrzeni, w której teraz się znajdujemy. Nie musieliśmy myśleć o aranżacji, wypożyczeniu obiektów, gablot, telewizorów i głośników. Zamiast tego skoncentrowaliśmy się na wyzwaniach związanych z formatem online. Ale nadal naszym celem było zaprezentowanie w ciekawy i wciągający sposób tematu energii. Dla wielu z nas temat ten może wydawać się abstrakcyjny. Korzystamy z różnych urządzeń elektrycznych, wiemy, do czego służy węgiel. Jest oczywistym dla nas, że jak wchodzimy do domu, to włączamy światło, a do baku samochodu wlewamy benzynę. Ale przypuszczam, że wykonując te wszystkie czynności, nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób dociera do nas prąd, jak surowce energetyczne są pozyskiwane, przetwarzane, dystrybuowane czy konsumowane. A jeżeli takie myśli pojawiają się w naszej głowie, temat energii może nam się z kolei wydawać neutralny. Energia po prostu jest i tyle. Jednym z wyzwań było więc pokazanie, w jaki sposób energia wpływa na nasze codzienne praktyki, sposób podróżowania, wybory konsumpcyjne, projektowanie miast, na to, jakich przedmiotów używamy albo jakim powietrzem oddychamy. Dlaczego energia? Dlaczego transformacje energetyczne? Dla mnie osobiście ten temat jest ważny i jest ważny od kilku lat. W różnych projektach, w których brałam udział, starałam się mówić o kryzysie klimatycznym. Zaczynałam od takiego pojęcia ekologii miejskich, ponieważ wydawało mi się kiedyś, że skala miasta to skala, którą mogę ewentualnie objąć wyobraźnią. Potem był antropocen, jednak okazało się, że miasto to zbyt mało, więc ta nowa nazwa dla epoki człowieka wydawała mi się bardzo intrygująca. W dyskusjach wokół antropocenu, czy też jak wolą inni kapitalocenu, czy plantacjocenu, przygnębiało mnie jednak skupienie na przeszłości i abstrakcyjność niektórych tematów.
Szukałam czegoś konkretnego, jakichś pomysłów na poradzenie sobie z kryzysem klimatycznym. I znalazłam temat transformacji energetycznych. I nie uważam oczywiście, że skupienie się na tym konkretnym temacie pozwoli załatwić nam sprawę, ale kiedy rozglądam się wokół w poszukiwaniu inspirujących i, ale też konkretnych pomysłów na działanie, które można wdrożyć tu i teraz, transformacje energetyczne wydają mi się najbardziej uchwytne. Nasza historia opowiadana w Zakopanym Słońcu zaczyna się od przypomnienia, że ludzkość od tysięcy lat korzystała ze źródeł odnawialnych, z energii pochodzącej ze słońca, mięśni naszych oraz zwierząt hodowlanych. Epoka paliw kopalnych to jedynie krótki epizod wobec tej skali, jednak na tyle intensywny, że udało nam się w tym czasie doprowadzić do kryzysu klimatycznego, ryzykownej dla Homo sapiens destrukcji planety. Spalanie paliw kopalnych stworzyło świat, jaki znamy, a więc wysokoenergetyczną nowoczesność, w której dostęp do energii jest dla większości z nas oczywisty. Trudno nam sobie wyobrazić, że nie mamy światła w domu albo że mamy do wykorzystania jakiś budżet energetyczny i nie możemy go przekroczyć. Myślimy w ten sposób, ponieważ należymy do tej części świata, której w znaczącej większości nie dotykają takie problemy. Warto jednak pamiętać, że 1/8 populacji ludzkiej nie ma dostępu do elektryczności, nie naładuje w domu telefonu, nie będzie się uczyć przy świetle i nie włoży jedzenia do lodówki. Kiedy zaczynałam się interesować transformacjami energetycznymi, myślałam, że przełomy w takim obszarze pojawiają się głównie dzięki nowym technologiom. Nie jest to oczywiście prawda. Problem energetyczny jest problemem złożonym, w którym mamy do czynienia z działaniem różnych sił. Spośród nich istotne jest dla mnie wyodrębnienie tych, które dotyczą zmiany zachowania. Próbowałam więc pomyśleć o energii w innych kategoriach, wyobrazić sobie, w jaki sposób może ona poprawiać jakość życia, a nie być tylko przemysłem czy gałęzią gospodarki mającą przynosić dochody. Wacław Smil, który napisał masę książek o energii, specjalista także od transformacji energetycznych, twierdzi, że do przełomu nie potrzebujemy żadnej nowej technologii. Wystarczy zastanowić się, skąd bierze się zapotrzebowanie na energię, skąd pragnienie posiadania nowych telefonów, samochodów, ubrań, odbywania podróży na drugi koniec świata. Przełom według niego, ale też według wielu innych badaczy tego tematu i aktywistów, może się rozpocząć już dzisiaj. I może się on rozpocząć od oszczędzania energii. Dla wielu osób, które zajmują się tym tematem, oszczędzanie energii to pierwszy krok do transformacji energetycznej. I nie chodzi tutaj o obciążanie odpowiedzialnością pojedynczych osób, ale refleksję nad tym, jak działa system, w którym funkcjonujemy. To jest główne przesłanie naszego filmu. I jeszcze to, że pomimo kiepskich prognoz na przyszłość, istnieją inicjatywy, ruchy społeczne, wspólnoty energetyczne, którymi można się inspirować. Punktem wyjścia dla narracji była metafora zakopanego słońca, a więc energii solarnej zatrzymanej w organicznych szczątkach, które przekształciły się w paliwa kopalne. Słońce jest głównym symbolem, który towarzyszy nam nieustannie w naszej opowieści. Jest obecne także w warstwie wizualnej i audialnej, o czym opowie więcej Michał Dąbrowski. Nasze relacje ze Słońcem są dość skomplikowane, szczególnie w kontekście kryzysu klimatycznego. Z jednej strony Słońce daje nam energię, z drugiej zaś w wielu miejscach na świecie już teraz staje się zbyt mocne, żeby tam normalnie funkcjonować. Energii słonecznej trafiającej na Ziemię jest znacznie więcej niż ludzkość jest w stanie wykorzystać. Stąd też pojawiające się w różnych tekstach kultury odniesienia do nadmiaru tej energii i fascynacje energią solarną, ekonomią solarną, o której pisał między innymi Hermann Schier, który był niemieckim politykiem, jednym z inicjatorów niemieckiej transformacji energetycznej. Schier twierdził, że możliwa jest globalna transformacja energetyczna do źródeł odnawialnych, a przede wszystkim
do energii solarnej. Wyobraźmy sobie dwa obrazki. Jeden dotyczy paliw kopalnych, a drugi źródeł odnawialnych. Co widzimy? Ja widzę brud, ciemność, umęczonych ludzi pod ziemią, zajętych ciężką fizyczną pracą. Widzę dymiące fabryki, wielkie doły kopalni odkrywkowych, hałdy i smog. Drugi obrazek to turbina wiatrowa na polu, drzewa, wieje wiatr, widzę też panele solarne, może na jakimś domu. To tylko dodatkowe elementy jakiejś infrastruktury. Z przyrodą nic się nie dzieje, z naszym zdrowiem też nie. Oczywiste jest prawdopodobnie dla Państwa, który obrazek dotyczy czego. Wiele osób ma silne skojarzenia związane z paliwami kopalnymi jako brudnym przemysłem zarządzanym przez korporacje, a o energii odnawialnej myśli w kontekście farm, parków, kultywacji energii, która ma być zielona, darmowa i czysta. Warto pamiętać o tym, że produkcja energii odnawialnej też jest przemysłem, podlega podobnym regulacjom, ograniczeniom, jak dzieje się to w przypadku paliw kopalnych. Ale przemysł ten może rozwijać się w różne strony. Zależy od tego, co będzie celem takiego przemysłu opartego na energii odnawialnej. Maksymalizacja zysku, prawa pracownicze, a może ekologia. I tutaj przechodzimy do kwestii kultury energii. Jest to termin, który dotyczy wpływu pozyskiwania i przetwarzania konkretnych źródeł energii na życie ludzi, ich praktyki codzienne, kształt systemów społecznych, politycznych i ekonomicznych. Bardzo pięknie pisał o tym Ryszard Kapuściński w książce Szachin Szach i tutaj zacytuję fragment dotyczący ropy, nafty. Nafta rozpala niezwykłe emocje i namiętności, ponieważ nafta jest przede wszystkim wielką pokusą. Jest pokusą łatwych i olbrzymich pieniędzy, bogactwa i siły, fortuny i potęgi. Jest to brudna i cuchnąca ciecz, która ochoczo tryska w górę, a potem opada na ziemię w postaci szeleszczącego deszczu pieniędzy. Wszyscy znamy nazwisko Rockefeller, potentat naftowy. To nazwisko z przeszłości, a bliższe naszym czasom na przykład rodzina Koch, której biznes także jest związany z ropą. Pieniądze z ropy od dekad wpływają na politykę, ekonomię i sprawy społeczne. Jest to widoczne także w kulturze. Największe kolekcje sztuki powstały dzięki ropie, dzięki pieniądzom z ropy. Firmy energetyczne to często najwięksi sponsorzy w tym obszarze. Ropa jest wszędzie, nie tylko w bakach samochodów i nawozach, którymi spryskujemy pola. I znowu posłużę się cytatem z książki amerykańskiej dziennikarki Sony Shah. Noworodki wyślizgują się z łona matki prosto w plastikowe rękawiczki. Następnie otulane są kocami z poliestru i ogrzewane grzejnikami na olej. Kiedy dorosną, napędzane ropą pojazdy pozwalają im miękkim i delikatnym ciałom cudownie zwiększać swoje możliwości i moc. Tysiące produktów, którymi się otaczamy na co dzień, jest produkowanych z pochodnych ropy naftowej. Kryzys naftowy lat 70. doprowadził do kryzysu ekonomicznego. Problem z jednym surowcem oznaczał gwałtowne spowolnienie dla całej gospodarki. Niektóre kraje wykorzystały ten moment na przeprowadzenie u siebie transformacji energetycznej. Tak się stało w Danii. Przy umiejętnym zaangażowaniu społeczności, wsparciu finansowemu i instytucjonalnemu ze strony państwa i sprzyjającej lokalizacji geograficznej udało się znacząco zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych nie udało się przeprowadzić podobnych zmian. Inwestowano w większej ilości w lokalne zasoby paliw kopalnych, w gaz łupkowy, ale też w górnictwo głębokomorskie. Energie odnawialne nie były tam priorytetem. Znowu zadziałało tutaj wiele czynników. Wymienię tutaj tylko dwa. Jednym z nich był niesprzyjający klimat polityczny w Ameryce rządzonej przez Ronalda Reagana. Inna kwestia jest taka, że o wiele trudniej jest zmienić system energetyczny w dużym kraju niż w małym, który ma jednocześnie do dyspozycji swoje zasoby surowców. Na co też zwracał uwagę Wacław Smil w swoich książkach.
Dyskusja wokół historycznych przełomów związanych z energią wydaje mi się o tyle ważna, że pozwala zobaczyć, co zadziałało, gdzie, w jakim kontekście, przy jakich zasobach. I myślę o takiej historii związanej z samochodami elektrycznymi. Na początku XX wieku, zanim stało się oczywiste, że ropa naftowa będzie wykorzystywana przede wszystkim jako paliwo, rozwijano również technologię samochodów elektrycznych. Clara Ford, żona słynnego Henry'ego Forda, wybrała właśnie samochód elektryczny, a nie samochody, które były w większości produkowane przez firmę jej męża. I to był pewien trend, że kobiety właśnie wybierały pojazdy elektryczne, być może z powodu braku spalin w takich samochodach, czy chciały unikać ryku silników. I na początku XX wieku rynek samochodów elektrycznych wydawał się rozwijać, ale rosnący wpływ biznesu naftowego na politykę, dostęp do taniej lokalnej ropy naftowej lub importowanej ropy z Bliskiego Wschodu, rozwijający się system autostrad międzymiastowych, zwiększyły zainteresowanie samochodami napędzanymi benzyną. Były one również preferowane przez mieszkańców wsi, którzy nie mieli dostępu do elektryczności. Historia elektrycznego samochodu, jego pojawienia się na rynku i zniknięcia mówi nam także o tym, w jakim kontekście pewne idee mogą pączkować, rozwijać się i działać na większą skalę. A co się dzieje w 2020 roku? Dużo dyskutuje się o elektryfikacji transportu. Właśnie samochód elektryczny wydaje się być spełnieniem marzeń o dekarbonizacji. Pozornie jednak, taki samochód musi zostać wyprodukowany, ma baterie, które wykonane są na przykład z surowców nieodnawialnych. Trzeba go ładować, najlepiej prądem z jakichś źródeł, a jednocześnie taki przedmiot stoi przecież przez większość czasu nieużywany. Bardzo jasno wybrzmiał ten problem w moich dyskusjach z doktorem Kasprem Szuleckim, który był konsultantem w tym projekcie. Jest on specjalistą od polityki energetycznej. Poważna transformacja zakłada radykalną zmianę w korzystaniu na przykład z samochodów w stronę zwiększania własności wspólnej, wynajmu itd. W tym kontekście, jak mówi Kacper, Tesla jest symbolem poprzedniego paradygmatu, a nie nowoczesnego czy przyszłościowego myślenia. Doświadczamy globalnej pandemii wirusa COVID-19 i w tym kontekście International Energy Agency pisze o tym, że podczas lockdownów zanotowano gwałtowny spadek zużycia energii, około 20%. W różnych krajach. Stało się coś, co wydawało się bardzo trudne albo nawet niemożliwe. Konsumpcja energii spadła, ponieważ zmienił się nasz styl życia. W wielu krajach próbujemy powoli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ten wyjątkowy czas pokazuje nam, w jaki sposób wirus przeformułowuje nie tylko style życia, rytuały społeczne, ale też na przykład organizację pracy. W kryzysie klimatycznym czekają nas poważne wyzwania i w tym kontekście transformację energetyczną uważam za jeden z ważnych tematów, o których warto teraz dyskutować. I teraz przekazałabym głos Michałowi. Dobry wieczór Państwu. Ponieważ ze względów technicznych nie mogę Państwa widzieć niestety, więc z góry poproszę o wybaczenie, że w dość specyficzny sposób będę nawiązywał kontakt wzrokowy. Ola dość precyzyjnie nakreśliła Państwu założenia naszego projektu, więc ja może przejdę do tych wszystkich elementów, których nie da się zauważyć na stronie i które są może odrobinę bardziej techniczne. Jak Ola wspominała,
Myśleliśmy o tym projekcie jako o stacjonarnej wystawie, która się miała odbyć w przestrzeni Biennale Warszawa. I już na poziomie wstępnych rozmów mieliśmy kilka przykazań albo kamieni milowych, na których nam zależało przede wszystkim. Pierwszy jest taki, że transformacje energetyczne są opowieścią wymagającą jakiegoś takiego bliższego kontaktu niemetaforycznego z rzeczywistością, a w związku z tym nie powinna być to wystawa, która się opiera na przywiezieniu obramowanego dzieła z któregokolwiek zakątka świata i wystawieniu go na jednej konkretnej ścianie, powinna być raczej treścią. I w związku z tym, myśląc o tym projekcie jako wystawie stacjonarnej, bardzo zależało nam na tym, żeby nie była to wystawa, która mogła być równie dobrze stroną internetową. Zestawem plansz, które musimy sczytać, i jedyna różnica jest taka, że stoimy i jest tam mniej lub bardziej wygodnie. Druga rzecz, która była dla nas kluczowa jeszcze w tym jakby pierwszym podejściu, jest to, że jest to wielowątkowy temat, jak w zasadzie wszystko, co się wiąże z kryzysem klimatycznym, i odnóg poszczególnych wątków jest niesamowicie dużo. Zależało nam w związku z tym, żeby tak skonstruować tą wystawę, żeby każdy przykładowy widz przeszedł przez jakieś A do jakiegoś Z, żeby mógł całościowo objąć jakiś rodzaj zagadnienia i w miarę zainteresowań wejść w głębiej poszczególne wątki. Zależało nam też na tym, żeby w jakiś bardziej interesujący i punktowy sposób pokazać dane statystyczne. Też myśleliśmy o tym, żeby, też dygresja, jednym z ważnych elementów było to, żeby być szczerym wobec samego siebie i zużycia energii energii, której ta wystawa by wymagała. I jednym z podstawowych założeń było to, żeby przy każdej pracy, przy każdej stacji, przy każdym meblu było napisane, ile energii zużywa jego wytworzenie, jego przewiezienie do Biennale Warszawa i ile ta wystawa jako całość, jaką ma wartość w kilowatach energii. Zdarzyło się inaczej, spotkała nas pandemia i w związku z tym doszliśmy do wniosku, że działanie w przestrzeni może być tak ryzykowne, jak i możemy sobie wtedy pozwolić na niewykorzystanie szansy, która nam się nagle przydarzyła, i cały projekt zdecydowaliśmy się przerzucić do sieci. Tu z kolei, ponieważ stało się to stroną internetową, do której nie chcieliśmy w przypadku wystawy, podeszliśmy do tego od drugiej strony. Zależało nam teraz z kolei na tym, żeby nie była to po prostu strona internetowa, ale żeby miała sobie element przeniesienia, który jest charakterystyczny dla wejścia w przestrzeń wystawową czy galeryjną, żeby była czymś szczególnym i czymś wycinającym od zwykłego dnia. I doszliśmy do wniosku, że takim nośnikiem przeniesienia, który jest dosyć niewykorzystany obecnie w naszej kulturze, jest dźwięk. I Oli udało się coś, co nie było wcale proste, czyli tą wielowątkową narrację zawrzeć w opowieści, która może być przeczytana. I która może być przeczytana jeszcze nie w hali wykładowej, ale na przykładowym ognisku albo w przykładowej kawiarni. I postanowiliśmy uczynić ten głos podstawową osią tej historii. Cała moja praca w związku z tym polegała na tym, żeby nie zabić tego głosu i żeby ten głos mógł wybrzmieć przede wszystkim. I z tym wiążą się w zasadzie wszystkie pozostałe decyzje projektowe. Podstawą jest to, że czego sobie nie wyobrazimy, ma swoje drobne archetypizacje, mitologizacje w świecie wizualnym. Kryzys klimatyczny nie jest tutaj czymś wyjątkowym. Możemy go postrzegać albo przez kontrkulturowy pryzmat sztywnych, twardych monofontów, albo konkretnego kodu ubraniowego, albo konkretnego gatunku muzyki. Możemy go postrzegać w kontekście technokratycznym. Możemy wejść w aspekty bio i takiej jowialnej albo rustykalnej, tekturowej narracji. I bardzo mi zależało, żeby odciąć się od tego wszystkiego, żeby po prostu była to opowieść. Stąd jest ona może trochę surowa i trochę klasyczna, i przy nieodpowiednim zapisaniu rzeczy może odrobinę się kojarzyć z domem pogrzebowym. Natomiast moim podstawowym wyznacznikiem, który przegłosowaliśmy z Olą, było to, żeby było to jak klasyczna książka, jak Penguin Classics, że możemy ostrzec Zakopane Słońce, a potem możemy sięgnąć po Charlesa Dickensa. Kolejnym konsekwencją było też to, żeby wszystko obudować dookoła dźwiękowej narracji.
że sama strona internetowa może mieć nieskończoną ilość odnóg, może mieć nieskończoną ilość komplikacji, flashowych animacji, przejść, i bardzo starałem się, żeby nie wybrzmiało to na żadnym poziomie, żeby ta opowieść była tym, co cały czas trzyma nas w ryzach, żeby to było to, co przede wszystkim przyciąga naszą uwagę i żeby każdy mógł do niej jak najprościej dotrzeć bez rozumienia tego, jak działa strona. Cała strona jest czarna, jej kontrol jest zrzucona zieleń. Z jednej strony są to jakieś podstawowe odnośniki kolorystyczne do świata węgla i do świata energii odnawialnych. Z drugiej strony jest to silny rodzaj kontrastu, który jest łatwo sczytywalny dla osób niedowidzących. Z trzeciej strony jest to kontrast, który wymaga najmniejszego świecenia monitora, a w związku z tym jak najbardziej obniża potencjalne zużycie energii podczas oglądania tej strony. Ponieważ podstawowym nośnikiem jest tej opowieści jest głos i ponieważ tematem jest słońce, słońce staje się dodatkowym przewodnikiem. Jest sprzężone z tym, w jaki sposób wypowiadają słowa poszczególne lektorki, dynamicznie powiększa się i zmniejsza, będąc z nią związanym, wciąż znowu pokazując, że to głos i ta opowieść jest tą podstawą. Wizualizacje, które się pojawiają w przeciągu całego słuchowiska, też staraliśmy się wyprodukować w taki sposób, by za bardzo nie krzyczały, by znały swój umiar i znały swoją rolę i czasem bardziej dosadnie, czasem odrobinę bardziej onirycznie dopowiadały to, co znowu jest najważniejsze. Podobnie ma się do tego ścieżka dźwiękowa. To konstruowanie tego razem jest w ogóle niesamowitą przygodą i poczucie oddawania kontroli, które wiąże się z produkcją czegoś, co jest w sieci, jest dosyć mocno wyzwalające. To, że coś wygląda jakoś na moim monitorze, nie znaczy wcale, że tak samo będzie wyglądało u Państwa. To, że przy moim internecie wszystkie animacje są płynne, wcale nie znaczy, że u Państwa będzie podobnie. To, że Chrome wprowadzi nową aktualizację swojej przeglądarki, wcale nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni, że rzeczy będą działały tylko i wyłącznie lepiej. I finalnie mam wrażenie, że te wszystkie zabiegi i te konsekwencje, to do czego doszliśmy, bardzo ten projekt wzbogaca. Że gdybyśmy skonstruowali wystawę, która miałaby swoje miejsce i swój czas i miałaby swoje dwa piętra w przestrzeni Biennale, zamknęlibyśmy się na określoną grupę osób, które w tej Warszawie mogłyby być. Zamknęlibyśmy się na określoną grupę osób, które jest niezagrożona pandemią albo nie jest w wysokiej grupie ryzyka. Właściwe sformułowanie. Znowu zamknęlibyśmy się też na osoby, które mówią w tych poszczególnych dwóch językach. Strona internetowa, można się zawsze rozwijać. Możemy dokładać wszelkiego rodzaju narracje językowe. Możemy dokładać wszelkiego rodzaju fakty i możemy uzupełniać wszelkiego rodzaju informacje, jeśli się zdewaluują, albo jeśli stwierdzimy, że mogą być lepiej opowiedziane. Umożliwia nam to bardziej angażujący i dostosowywany do danego momentu w naszych biografiach albo w naszej wiedzy model dystrybucji wiedzy. I to wydaje mi się, że jest chyba jedną z ważniejszych rzeczy, które tak najbardziej zinternalizowałem też w czasie pandemii, żeby z klasycznych rzeczy, które łatwo przerobić na memy, chiński zestaw znaków odpowiadający za słowo kryzys składa się ze znaków, które same z siebie znaczą szansa i zagrożenie. I ten projekt paradoksalnie pokazuje mi, jak dużo szans może być uzyskanych w tego rodzaju narracjach, w tego rodzaju kontaktu z widzami, w tego rodzaju dystrybucji, w tego rodzaju wzajemnemu oddawaniu kontroli i zaufaniu. Ola prosiła, żebym powiedział jeszcze coś o słońcu. I poza tym, że słońce jest oczywiste, bo je widać, to moją ulubioną dykteryjką i jakimś niesamowitym wyrazem szacunku za sam koncept jest to, że szumy, które słyszą Państwo podczas słuchowiska w tle, nie są przypadkowe. Są to sonifikowane odgłosy słońca, wykonane przy pomocy syntetycznych instrumentów, ale jota, oddających jego sinusoidę i dynamikę. I mam nadzieję, że się Państwu spodoba. I życzę Państwu dobrej zabawy.
Ja tu jeszcze chwilę zostaję, więc jakbyście mieli Państwo ochotę zamienić kilka słów, to zapraszam, założę maskę za chwilę, zostałam z tego zwolniona na razie. I bardzo dziękuję za przybycie, za wszystkie komentarze, pytania i super tak zobaczyć ludzi jednak, nawet w takiej sytuacji, to jest bardzo jakieś takie motywujące i wyjątkowe i dziękuję, że przyszliście.